Państwu, jestem przerażona, bo nasze logo się zmieniło, jest żółte, a nie czerwone, więc od razu wyjaśniam, że nic nie zmieniliśmy ostatnio w brandingu. Chciałabym Państwu odpowiedzieć dość krótko o naszym aktualnie prowadzonym projekcie. Jest to projekt związany z lojalnymi klientami, właśnie nazywa się Historia Niezawodnej Przyjaźni. Dosłownie rozpoczęliśmy go niedawno we wrześniu, od początku września i będzie prowadzony jeszcze w sumie do połowy listopada. Pokrótce chciałabym powiedzieć, jak będzie, o czym będę mówiła i tak, żeby Państwo zorientowali się, co powodowało, czym kierowaliśmy się, żeby ten projekt mógł dojść do skutku. Generalnie chciałabym powiedzieć o założeniach kampanii, o jej elementach, również o takim podejściu strategicznym i na koniec działaniach dodatkowych. Projekt powstał jeszcze w zeszłym roku i praktycznie od razu został zaplanowany na ten rok. Bardzo był dobrze przyjęty i wiązaliśmy z nim duże nadzieje. Celem akcji było wykorzystanie wypowiedzi klientów Renault, można powiedzieć zakochany w marce, czyli po prostu lojalnych klientów, a jest ich spora grupa, bo blisko połowę klientów są to właśnie lojalni klienci. I celem komunikacyjnym tego całego projektu było oczywiście budowanie wizerunku marki niezawodnej o wysokiej jakości. No i wzmacnianie pozycji Renault na rynku. Właściwie można powiedzieć, że cały projekt był oparty na opowieściach, na historiach, czyli my to nazywamy testimonialach z właścicielami samochodów Renault. I można by powiedzieć, że dla nas ci klienci, jako klienci, lojalni klienci byli najlepszym dowodem jakości naszych produktów. Cały projekt był skierowany do z jednej strony szerokiej grupy klientów, gdzie celem było budowanie świadomości marki, z drugiej strony do klientów Renault, zarówno samochodów nowych i używanych. I bardzo ważną grupą wśród tych osób byli dość młodzi ludzie. My określamy ich jako ludzie od 25 lat wzwyż. Dlatego ważne było podejście komunikacyjne, czyli dobór mediów w tym projekcie, gdzie bardzo ważnym elementem były działania w tak zwanych nowych mediach. Można tutaj w takim dużym skrócie wyróżnić cztery etapy tej kampanii. Pierwszy etap to ta kampania lunchowa, właściwa. Następnie faza głosowania, czyli zbierania materiałów, później już jakby sam konkurs, który był tutaj ważnym elementem w całej kampanii i oczywiście ocena prac i na końcu ogłoszenie wyników. Cały projekt był realizowany przy użyciu bardzo różnych mediów, różnych działań, począwszy od mediów atelowych, czyli dużych, głównych mediów, po działania marketingu bezpośredniego, działania niestandardowe, no i działania w mediach digitalowych. Pierwsza faza tej kampanii właściwej opierała się na wypowiedziach, czyli opowiedzeniu prawdziwych, naprawdę autentycznych historii klientów,
którzy zostali zaproszeni do kampanii reklamowej, właśnie tam opowiadali te swoje historie i to pozwoliło nam na końcu zadać pytanie bardzo proste, jaka jest twoja historia. W ten sposób angażowaliśmy widzów, słuchaczy i zapraszaliśmy do kolejnej części, czyli do fazy konkursowej, gdzie tworzone były i są materiały, czyli filmy wideo właśnie generalnie przez różne osoby. Kolejne etapy, czyli już część konkursowa, w której następują oceny najlepszych prac. No i oczywiście końcowa część, ogłoszenie wyników. Ta część fazy głosowania, fazy konkursowej była niezwykle dla nas ważna ze względu właśnie na dostarczany content ze strony prawdziwych ludzi, czyli klientów Renault. Kilka słów o zasadach tego konkursu. Polega on bardzo na prostej zasadzie. Mechanizmem jest tworzenie materiału filmowego. Chodzi o najciekawszą opowieść wideo, która jest następnie, jak my to mówimy nieładnie, uploadowana na platformie, specjalnie stworzonej do tego platformie konkursowej na kanale Renault na YouTubie. I w drodze głosowania tam te filmy mogą być oglądane przez wszystkich, mogą być na nie oddawane głosy i wśród filmów, które uzyskają największą liczbę głosów, zostanie wybrany zwycięzca. Oczywiście będą również nagrody dodatkowe. Kampania została rozpoczęta 1 września i jest nadal prowadzona w telewizji. Również jest wsparcie kampanii w radio, w internecie. A jeśli chodzi o sam ten etap tworzenia materiału filmowego do telewizji, no był on dość długi, dlatego że składał się z kilku etapów selekcji osób, które mogłyby wystąpić w filmie. A mianowicie poszukiwania rozpoczęliśmy na forach internetowych, fanklubach Renault, również poprzez bazę klientów Renault. I zgłosiło się ponad 80 osób, z których później w sumie wybraliśmy 13 i z nimi zostały przeprowadzone wywiady, nakręciliśmy materiał wstępny, a to wszystko po to, żeby ocenić no, ciekawość tych materiałów pod różnym względem. Przede wszystkim no, musieli być to klienci, którzy mieli przynajmniej 2 samochody. Później bardzo ważnym elementem było oczywiście atrakcyjność, ciekawość historii. No i przede wszystkim taka łatwość opowiadania swojej historii przed kamerą, bo no, ten element był dla wielu osób niezwykle trudny. Te słowa wstępu to wszystko po to, żeby Państwu teraz pokazać materiał, który został nakręcony do telewizji, czyli są to 2 spoty reklamowe 30-sekundowe, które zostały nakręcone, tak jak już powiedziałam, z prawdziwymi klientami. Są to autentyczne osoby, które jeżdżą tymi samochodami, które są niezwykle związane z marką i bardzo ciepło wyrażają się o swoich samochodach. Także zapraszam do obejrzenia pierwszego filmu z Anią Brzeźniak. Później będzie drugi film z Państwem Salata. Także bardzo gorąco teraz zapraszam na 2 spoty. Pierwsze Clio moja mama kupiła.
robiła, jak byłam małą dziewczynką. Potem była Meganka, scenik, moje pierwsze Clio. Nawet faceta dobrałam sobie pod markę samochodu, bo jak zobaczyłam go pierwszy raz przy Renówce, to po prostu wiedziałam, że porządny z niego gość. Teraz mamy Clio Grand Toura i mamy Koleosa. I to jest po prostu absolutna fascynacja. Nagraj historię przyjaźni z Renault i wygraj Megane. A zajmij kapelusz, kochanie. Pamiętam, jak jeździliśmy naszym Renault Clio w Borach Tucholskich. Do tej pory jeździliśmy w ogóle po asfalcie albo po kostce brukowej mazurskiej. A tutaj korzenie, piach, tuman piachu, zupełnie jak na rajdzie Paryż-Dakar. Wokół nas tylko terenówki? Tylko my w naszym Renault Clio. Samochód spisał się doskonale. Pomyśleliśmy o nim jako przyjacielu. No a teraz mamy nową przyjaźń. Lagunę. Nagraj historię przyjaźni z Renault i wygraj Megane. Od razu zapraszam Państwa jeszcze do posłuchania spotu radiowego, który jest bardzo spójny z filmami telewizyjnymi. Pierwsze Clio moja mama kupiła, jak byłam małą dziewczynką. Teraz mamy nową przyjaźń, Lagunę. Potem była Meganka, scenik. Pomyśleliśmy o nim jako przyjacielu. Nawet faceta dobrałam sobie pod markę samochodu. Ty też jesteś wierny Renault? Nagraj historię własnej przyjaźni i wygraj Renault Megane. Szczegóły na kanale youtube.pl/Renault.pl. Wybierz jakość Renault. Kolejne działania, które były prowadzone w celu nagłośnienia akcji, to były to dodatkowe środki komunikacji, takie jak marketing szeptany czy działania PR. Jednym z elementów był event, który został zorganizowany w Warszawie, w centrum Warszawy, w Pasażu Wiecha, w którym ustawiliśmy stoisko z ekspozycją samochodu Renault Megane, który jednocześnie jest nagrodą w konkursie. I w tym samochodzie została zainstalowana kamera, dzięki której mogły zostać zarejestrowane historie opowiadane przez osoby, które akurat zechciały właśnie uczestniczyć w tym konkursie i nagrać swoją historię właśnie na stoisku Renault. Każdy miał możliwość nagrania w określonym czasie, bo materiał mógł mieć do 60 sekund, nagrać taką historię, zarejestrować ją i następnie mogła być ona transferowana do platformy konkursowej na YouTubie. Całość była możliwa dzięki specjalnemu infostandowi. To był tak zwany infokiosk, który składał się z trzech elementów. Mogą Państwo tutaj zobaczyć na zdjęciu z prawej strony na dole, czyli z obudowy obrędowanej. Do tego był monitor oraz komputer. I jednocześnie została stworzona specjalna aplikacja, która łączyła różne elementy, czyli kamerę, odbiór dźwięku, ekran diodowy i to wszystko było połączone z infokioskiem na zewnątrz, który stał obok samochodu na stoisku. I całość właśnie umożliwiła nagranie historii w czasie rzeczywistym i uploadowanie jej na platformie, na kanale Renault na YouTubie. Także było to dosyć takie ciekawe podejście do tego projektu. No i przede wszystkim umożliwienie zaistnienia różnych filmów już na samym początku całej akcji, w pierwszym tygodniu właśnie całej kampanii związanej z tym projektem. Do jury konkursu zaprosiliśmy Rafała Królikowskiego, który jest wieloletnim klientem Renault i ambasadorem marki. Pan Rafał znalazł się również na stoisku.
Cały projekt również był komunikowany na forach internetowych, w fanklubach Renault, do których wysłaliśmy informacje, listy zapraszające do uczestnictwa w konkursie. No i oczywiście prosiliśmy o propagowanie tej akcji wśród wszystkich członków. Materiał, który jest ważny, materiał filmowy, który jest ważnym elementem każdego etapu tej akcji, również powstanie na sam koniec, kiedy będzie miało miejsce spotkanie wraz z wydaniem nagrody i taki materiał również później w mediach społecznościowych zostanie zamieszczony. Działania oczywiście na YouTubie to właściwie trzony całej akcji i mechanizm napędzający do tego, aby wszyscy mogli wziąć udział w konkursie, dlatego że właśnie tam pojawiła się platforma konkursowa, na której są zamieszczane materiały filmowe. Tak wygląda strona, tak zwany homepage tej platformy. Można tutaj oczywiście obejrzeć filmy, które są emitowane w telewizji. Zostały przygotowane również specjalne filmy do internetu właśnie z naszymi bohaterami filmów telewizyjnych. Także tych materiałów jest tam sporo. No a przede wszystkim jest możliwość nagrania własnych historii i zamieszczenia jej na odpowiedniej zakładce. Tutaj można wgrać filmy po dokonaniu odpowiednich działań związanych z autoryzacją i później z wgraniem swojego filmu. Tak wygląda ostatnia zakładka tej platformy, w której pokazujemy wszystkie materiały nagrane przez klientów i tutaj można oczywiście głosować na filmy, które się podobają. Także bardzo jest duża rywalizacja, już niektóre filmy mają po 2000 głosów, także jeszcze do 13 października ten konkurs jest prowadzony. Działania oczywiście w internecie są prowadzone w formach banerowych, w formach wideo, na portalach ogólnopolskich. Również taka kampania internetowa będzie po zakończeniu konkursu, podczas której będziemy promować zwycięski film. Również właśnie w formach banerowych i w formach wideo. Działania wspomagające to oczywiście Facebook, bez niego ta akcja również nie mogłaby być prowadzona. Na naszej stronie, na fanpage'u Renault jest stworzona specjalna zakładka, właśnie która opowiada o tym konkursie i zachęca oczywiście do udziału w nim. Poprzez link można bezpośrednio przejść na kanał Renault na YouTubie. I w podsumowaniu, właściwie można powiedzieć, że wykorzystaliśmy tutaj wszystkie możliwe media, wszystkie możliwe działania, które miały za cel promocję tej akcji. Oczywiście głównym elementem był tutaj internet i konkretnie platforma konkursowa stworzona na YouTubie. Jednak ona nie byłaby aż tak dobrze wypromowana bez udziału telewizji, która odsyłała, jak pozostałe również media, odsyłała właśnie na platformę YouTube. No i oczywiście tym elementem, który najważniejszym był w całej kampanii, to formy wideo. Na koniec tylko chciałam powiedzieć jeszcze dwa słowa na temat działania dodatkowego, które będzie prowadzone niezależnie od tego konkursu skierowanego do klienta zewnętrznego. Przygotowujemy właśnie i 3 października rozpocznie się konkurs skierowany do naszych, do pracowników autoryzowanych partnerów Renault, czyli sprzedawców, czyli wszystkie inne osoby, które pracują w salonach i serwisach. I ten konkurs jest oparty na tym samym mechanizmie, gdzie wszyscy mogą przygotować swoje własne historie i opowiedzieć je na specjalnej stworzonej platformie, osobnej platformie, w której będą zamieszczane filmy. Zaprosiliśmy do jury tego
tego konkursu pana Andrzeja Fidyka, który jest reżyserem i dokumentalistą i który również reżyserował spoty emitowane w telewizji. Także on będzie członkiem jury i będzie oceniał pracę, gdzie oczywiście również będą ciekawe nagrody. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Prosimy żółty, to jest. Dzień dobry. Ja chciałabym zapytać, jaka agencja reklamowa odpowiada za kreację tej kampanii? Firma Renault współpracuje z agencją sieciową. Jest to agencja Publicis. Od razu dopowiem, że współpracujemy również z agencją mediową Optimum Media OMD. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. To dziękuję bardzo. To ja zapraszam na kawę. Taka tradycja teraz. Nastała nowa tradycja.